Chorzów po raz czwarty zaprasza na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia na scenie przed Stadionem Śląskim wystąpią m.in. Miłosz i Noi Oberschleizen, a chętni zadatek do puszki z serduszkiem będą mogli zasiąść na trybunach Kotła Czarownic. Chcielibyśmy podkreślić to, że ten finał też ma znaczenie w ramach naszych obchodów 150-lecia nadania praw miejskich Klewskiej Hucie, czyli nadania praw miejskich Chorzowowi, tak prawdę mówiąc. I chcielibyśmy właśnie w ten sposób podkreślić znaczenie miasta, znaczenie tego święta, tego wydarzenia i tego jubileuszu. Myślę też, że ta orkiestra, to wydarzenie przysporzy naszym mieszkańcom wiele radości, satysfakcji i w związku z tym gorąco zapraszamy na teren parku, a konkretnie na teren Stadionu Śląskiego, ponieważ to tam się właśnie będzie odbywało, a będą atrakcje dla wszystkich mieszkańców, i dla tych małych, i dla tych dużych, i dla seniorów. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Już od 2012 roku otrzymujemy sprzęt i to się przekłada na pompy infuzyjne, inkubatory, kardiomonitory, analizatory, automatyczne mierniki pomiaru ciśnienia, wagi dla dzieci. To się przekłada na tomograf komputerowy i na rentgen, aparat rentgenowski nowoczesny, cyfrowy. Od 2013 roku orkiestra gra również dla seniorów. I my, mając oddział geriatryczny, jesteśmy również beneficjentami tej zbiórki. I oddział został prawie kompletnie wyposażony przez orkiestrę. To znaczy 25 łóżek automatycznych, elektrycznych, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitory, aparaty do mierzenia ciśnienia, wagi takie siedzące, podnośniki dla chorych leżących. Wszystko to, co służy do obsługi pacjenta w starszym wieku. Patrząc na te puszki, ja już widzę może w tle jakiś tam aparat, o który będziemy znowu aplikować i być może uda nam się go uzyskać. Także to nie są jakieś wirtualne, to są konkretne pieniądze, z których nasi pacjenci, mali i duzi, korzystają. Wielkiemu finałowi w Chorzowie towarzyszyć będą wydarzenia sportowe, m.in. bieg z sercem w Parku Śląskim i maratony zumby oraz crossfit na obiektach Stadionu Śląskiego. Czyli my bardziej aktywnie, sportowo przede wszystkim też chcemy zachęcić mieszkańców miasta Chorzów czy miast ościennych do tego, żeby nie spędzać niedzieli przed telewizorem, ale tutaj przyjść się trochę z nami poruszać. Pracy jest dużo, nie można powiedzieć, że nie. Ale jakoś leci, już to robimy czwarty rok i za każdym razem mamy jakieś dodatkowe pomysły i też jakieś doświadczenie, bo jednak wyciągamy bardzo dużo jakichś takich nauki z lat wcześniejszych i z roku na rok jest coraz prościej. Pracy jest dużo, bo to już przygotowania trwają od listopada praktycznie codziennie jest ten WOŚP z nami w głowie, że tak powiem. Dzięki działaniom Fundacji WOŚP Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie otrzymał już sprzęt za prawie 10 milionów złotych.